Panie prezydencie, gospodarzu tego miejsca, ekscelencjo, najdostojniejszy księże arcybiskupie, dostojni przedstawiciele parlamentu i europarlamentu z panem Joachimem Brudzińskim na czele, dostojni przedstawiciele rządu Rzeczypospolitej, pozwolę sobie powiedzieć, że z panem ministrem Adamczykiem na czele, dostojni przedstawiciele władz samorządowych, budowniczowie tego tunelu, panowie prezesi, panowie dyrektorzy, panowie inżynierowie, konsultanci, wszyscy pracownicy, którzy zbudowali ten tunel. Szanowni państwo, mieszkańcy tej ziemi. Mój świętej pamięci brat powiedział kiedyś, że zachodnie Pomorze to polska racja stanu. Polska racja stanu to jedność naszego państwa, jego siła, jego sprawność, jego gotowość do wykonywania wszelkich zadań, jego gotowość do kierowania tym wielkim i ważnym, można powiedzieć decydującym dla naszej przyszłości, procesem doganiania przez Polaków, przez nasz naród poziomu życia, poziomu gospodarczego, poziomu kulturalnego tych wszystkich, którzy mieli na zachodzie Europy więcej historycznego szczęścia niż my. I ten proces trwa. I to, co dzisiaj tutaj się staje, otwarcie tego tunelu, a przedtem jego budowa, jest aktem, który odnosi się do Świnoujścia, do komfortu życia w tym mieście, do tej łączności z całym Pomorzem Zachodnim i z całą Polską, ale odnosi się także do tych największych spraw naszego narodu. I dlatego to jest takie ważne. I dlatego chciałbym tutaj jeszcze raz serdecznie podziękować, bo przed chwilą czyniłem to osobiście panu prezydentowi Żmurkiewiczowi, za to, że tak bardzo zaangażował się w tą sprawę. Za to, że żadne różnice polityczne i ideowe, które pewnie w niejednej sprawie nas dzielą, w niczym tutaj nie przeszkadzały. To jest taka postawa. Która powinna łączyć tych wszystkich, którzy w różnym czasie odpowiadają za sprawy Polski. Bo ten pościg za bogatszymi i co za tym idzie dzięki temu bogactwu silniejszymi niż my, to jest nasz wspólny narodowy cel i wspólny narodowy obowiązek. On tu na Pomorzu Zachodnim jest realizowany tą inwestycją, ale także innymi przedsięwzięciami. Parę dni temu były otwierane polimery. Mamy przecież przed sobą zamknięcie ringu wokół Szczecina. Połączenie Potulic i Świętej. Mamy w miejscu stoczni budowę portu offshore'owego. Mamy wiele innych przedsięwzięć, także w sferze dróg na przykład, które realizują zadania związane z tym wielkim przedsięwzięciem, które dotyczy oczywiście całego kraju, ale tej ziemi ze względu na jej położenia, ale także ze względu na jej niełatwą, także w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, już tych po 45 roku historię, są tu szczególnie ważne i szczególnie trudne. Tu jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, ale robimy to
idziemy w tym kierunku, pokazujemy, że to, co prześladowało nasz kraj, także po odzyskaniu niepodległości, ten imposybilizm, niezdolność do działania, niezdolność do podejmowania wielkich przedsięwzięć publicznych, to już dzisiaj tylko historia, zła historia, ale za nami. Przed nami wielka szansa. Wielka szansa na zrealizowanie tego historycznego celu. Może wielu spośród tutaj siedzących nie wie, że w całej historii naszego kraju, w całej historii Polski nigdy nie byliśmy tak blisko jak dziś. Nigdy nie byliśmy tak blisko osiągnięcia tego celu, żeby być na równi z tymi, o których już powiedziałem, że mieli więcej historycznego szczęścia. Jeszcze tylko kilka kroków. Jeszcze tylko trochę tej wspólnej pracy, tej gotowości do wykorzystywania wszystkich szans, a cel zostanie zrealizowany. I to będzie odczuwał nie tylko cały naród, cała nasza narodowa wspólnota. To jest cel, który dotyczy każdej polskiej rodziny. Każda polska rodzina, każdy Polak będzie na tym korzystał. Tu pan prezydent wspomniał o pewnym społecznym problemie, o którym ja też chciałem wspomnieć, bo widziałem go tutaj przyjeżdżając. Chodzi o dostęp do plaży, chodzi o możliwość realizowania tego wszystkiego, co dotąd było podstawą życia pewnej przynajmniej części tego, co pan prezydent był łaskaw nazwać prawobrzeżem. Otóż my ten problem rozwiążemy. Nie jesteśmy w tej chwili w stanie rezygnować ze względu na różne zagrożenia, no, które z racji sprawowanej funkcji, szczególnie tej, którą sprawowałem jakiś czas temu, wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, znam może lepiej niż inni, ale są inne metody, żeby doprowadzić do tego, by ten teren był w dalszym ciągu dostępny dla celów turystycznych i rekreacyjnych. I tak się stanie. Proszę się o to nie obawiać. I proszę to przekazać także tym, których spotkałem po drodze do tego tunelu i którzy wyrażali tam swoje oczekiwania i sprzeciw wobec sytuacji, która w tej chwili ich spotyka. Ja ich dobrze rozumiem. Każdy musi dbać o własne interesy. Ale ten rząd, nasza władza dba i stara się dbać o interesy przynajmniej ogromnej większości Polaków. Wszystkich, którzy chcą żyć z uczciwej pracy. A to jest przecież miażdżąca, całkowicie miażdżąca większość. Będziemy tą drogą rozwoju dalej iść. Będziemy ją iść, oczywiście, jeżeli dostaniemy społeczne poparcie w najbliższych wyborach. Mam nadzieję, że każda władza, która będzie tutaj, będzie tą drogą także szła. Ale wiem, że jedynymi, którzy mogą już powiedzieć, że się w tej sprawie, tym przedsięwzięciu, tym wielkim narodowym przedsięwzięciu zweryfikowali, jesteśmy my. Bo nam się po prostu udaje. My nie musimy szukać pieniędzy gdzieś pod ziemią. My wiemy, gdzie one są, wiemy, jak je wydawać dla Polski. I to dla Polski rozumianej w ten sposób, że jest jednością i musi być jednością. Ale to słowo jedność musi mieć znaczenie. To znaczy dążenie do równości szans, do równości poziomu życia. Oczywiście nie na zasadzie urobniłowki sprzed dziesięcioleci, która nic dać dobrego nie mogła, ale na zasadzie takiej, że wszystkie regiony Polski muszą się rozwijać i dążyć do tego najwyższego poziomu. I będziemy szli tą drogą, powtarzam. I to dotyczy
tej ziemi, a może nawet szczególnie tej ziemi, bo jest ona, powtarzam jeszcze raz, strategicznie bardzo ważna dla Polski, dla Polaków. Mamy dzisiaj piękny dzień. Piękny dzień, w którym otwierana jest inwestycja potrzebna, można powiedzieć, pod każdym względem potrzebna tej ziemi. Mówię o terenach najbliższych ziemi zachodniopomorskiej, całemu Wybrzeżu i wreszcie całej Polsce. Ale chcę powiedzieć, że tego rodzaju dobrych dni będzie w najbliższych miesiącach i latach w Polsce wiele, bardzo wiele, bo ten marsz do przodu to nowe inwestycje, te polskie i te zewnętrzne też niedawno zapadały pod tym względem różnego rodzaju decyzje, pewnie Państwo o tym wiecie, to sięganie po nowe zasoby, te zasoby, które niesie postęp techniki na niebywałym dzisiaj poziomie, te zasoby, które muszą być do Polski sprowadzane z zewnątrz, ale które musimy także budować sami, korzystając z polskich możliwości, a są one dzisiaj naprawdę niemałe, tylko dziś często rozpraszają się w świecie. Musimy je ściągać do siebie. Ja wiem, że to już w jakiejś mierze następuje. I następuje także na tej ziemi. I tą drogą musimy iść. I będziemy szli. I ten dzień i w tym kontekście, w tym wymiarze jest dniem ważnym, można powiedzieć, i w praktyce, i jeżeli chodzi o jego znaczenie symboliczne. Jeszcze raz serdecznie gratuluję wszystkim, którzy się przyczynili do tego sukcesu. Jeszcze raz serdecznie gratuluję panu prezydentowi, wszystkim mieszkańcom i życzę nowych sukcesów, życzę portu kontenerowego w Świnoujściu, życzę tego wszystkiego, co będzie budowało pomyślność tej ziemi. Dziękuję bardzo. Minister Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta RP, odczyta list prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Szanowny panie premierze, panie prezydencie, panie wojewodo, ekscelencjo księże arcybiskupie, panie i panowie ministrowie, parlamentarzyści, samorządowcy, wszyscy obecni tu zaangażowani w realizację tej wspaniałej inwestycji i wszyscy obecni tu mieszkańcy Świnoujścia i obu polskich wysp. Przypadł mi zaszczyt odczytania listu, który do Państwa kieruje pan Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polski. Z satysfakcją przyjąłem wiadomość, że najważniejsza w historii Świnoujścia inwestycja dobiega końca. Po wielu dziesięcioleciach przestanie być ono jedynym polskim miastem nie mającym stałego połączenia drogowego z pozostałym terytorium naszego kraju. Odtąd kłopotliwe połączenie promowe między wyspami Uznam i Wolin zastąpi droga poprowadzona tunelem pod Świną, długo wyczekiwana przez mieszkańców i odwiedzających tę piękną miejscowość. Cieszę się, że budowla ta powstała w mieście, które szczyci się już innym strategicznie ważnym obiektem, jakim jest tutejszy terminal LNG. Bo cytując patrona tego obiektu, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w Świnoujściu Polska się nie kończy, lecz dopiero zaczyna. Bo również miasta takie, jak to, mają potencjał, który trzeba wykorzystać. I również one mogą być wizytówkami naszego kraju.
Także w mniejszych miejscowościach mieszkają Polacy, obywatele Rzeczypospolitej, prawdziwi gospodarze naszego kraju i jego zbiorowy suweren. I to z myślą o nich powstają liczne inwestycje, takie jak otwierany dziś tunel. Obiekt ten ilustruje bowiem cywilizacyjny przełom oraz zmianę filozofii rządzenia, jakie w ostatnich latach dokonały się w naszej ojczyźnie. Odtąd inżynierów. Już niedzielonej na Polskę i za to wszystkim, którzy tutaj zostawili część grantów, nadzór wykonawców na ręce panów prezesów, bardzo. No i przejdę do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad, bo dzisiaj mogę powiedzieć, jesteśmy dumni z tych, którzy budują drogi w Polsce. Jesteśmy dumni z inżynierów, którzy przygotowują inwestycje w każdym regionie naszego kraju. Nie tylko tunel pod Świną, którego budowa przechodzi do historii, ale chociażby biegnącą w sąsiedztwie drogę ekspresową S3. Ambitne, trudne, niełatwe zadanie, przypomnę, przebiegające przez Woliński Park Narodowy, daliście radę i dajecie radę. Tak na Lubelszczyźnie, na Podlasie, z Karpatią, na Warmii i Mazurach z Via Baltiką, czy na Dolnym Śląsku z S3, czy też Świętokrzyskim, czy też Włódzkiem, w każdym regionie naszego kraju. Dziękuję wszystkim pracownikom Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg Krajowych Autostrad. To jest wasza zasługa, że byliście w stanie tak trudny projekt unieść i zrealizować i wesprzeć miasto jako inwestor zastępczy, ale tak naprawdę to ma takie pejoratywne znaczenie, przepraszam, pejoratywny wydźwięk, więc niech to będzie tak, że jesteście partnerami miasta Świnoujście. Przepraszam bardzo. Ale też trzeba pamiętać, że przed nami nowe wyzwania, o czym mówił pan premier Jarosław Kaczyński. Przed nami tutaj na Pomorzu Zachodnim droga ekspresowa S3. To droga, która pozwoli zbudować pozycję konkurencyjną zespołom portu Szczecin-Świnoujście, a szczególnie Świnoujściu. To droga ekspresowa, która wprowadzi nas ze Skandynawii do Polski. My nie jesteśmy za ściankiem, a Polska nie jest miejscem gdzieś na peryferiach. My stajemy się centrum komunikacyjnym. Dzięki drodze ekspresowej S3, która ze Skandynawii, z Isztat, przez Świnoujście prowadzi wszystkich tych, którzy prowadzą biznes do Polski, podobnie jak od południa przez drogę ekspresową S3, także przez tunele, tam budują nas również na Dolnym Via Carpatia wprowadzi nas z Grecji, Bułgarii, Rumunii, Węgier, Słowacji do Polski i ta sama Via Carpatia, Via Baltica z państw bałtyckich prowadzi nas tutaj. Podobnie jak i linie kolejowe. Mamy ambicje i te ambicje realizujemy i w części one są już zrealizowane. A mamy ambicje, żeby tak jak pan premier powiedział, oczywiście zrealizować zachodnią obwodnicę Szczecina. Teraz czas na zachodnią obwodnicę Szczecina. Pan dyrektor Lendner z zespołem ciężko nad tym pracują. To musi zostać wykonane. Najdłuższy tunel, 5 kilometrów. To jest nasz obowiązek wobec Polski, to jest nasz obowiązek wobec polskiej gospodarki, to jest nasz obowiązek wobec szczególnie tych, którzy oczekują od nas wykonania zadań na najwyższym poziomie. Chciałem podziękować panu premierowi. Panie premierze, dziękuję za zaufanie. Dziękuję za zaufanie, że i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, i resort infrastruktury jest w stanie podołać tym zadaniom. Joachimie, zwracam się do pana Joachima Brudzińskiego. Panie prezydencie, do pana prezydenta Żmurkiewicza, warto mieć marzenia. Dzięki marzeniom zdobywamy góry. Dziękuję bardzo.
Zapraszam pana